Witajcie agenci, z tej strony Spichris, tym razem maski łowców anioł oraz neurotyk. Tutaj na początku lokalizacji, gdzie możemy znaleźć pary lwich oczu. Pierwsza lokalizacja. Te lokalizacje można wykonywać w dowolnej kolejności. Tutaj nie ma znaczenia, czy zrobicie tak jak tutaj konkretnie na filmie, czy w jakiejś innej kolejności. Jeżeli gdzieś tam wcześniej przez przypadek nawet trafiliście na te oczy, a wiem, że trafialiście, bo często pytaliście się właśnie o do czego to służy, to jeżeli się nie wylogowaliście, a włączyliście sobie ten film, a już macie jakieś te oczy, to nie ma znaczenia w jakiej kolejności je zebraliście, po prostu dozbierajcie resztę i kontynuujcie tutaj przyzywanie tego łowcy. W sumie 6 par. Każda do wyjęcia z lodówki. Nie wiem dlaczego z lodówki, kto i dlaczego zostały takie klejnoty w tych lodówkach ukryte, no ale okej. Kolejna para lwich oczu. Zawijamy. Następnie znajdziemy tutaj w tym punkcie kontrolnym. Musimy go więc wcześniej odbić, jeśli tego nie zrobiliśmy. A żeby no, możecie spróbować wbić się na krzywy ryj, jak to się mówi, zawinąć i uciec. I kolejna para do kolekcji. Troszeczkę trzeba się co prawda nabiegać, ale misja wydaje mi się bardzo prosta, niezbyt skomplikowana, jeżeli już wiemy, w których miejscach to wszystko znaleźć. Natomiast no, znalezienie tego samodzielnie, oddzielnie, no, nastręczałoby wielu, wielu problemów. Ciężko tak naprawdę mi sobie wyobrazić, że ktoś byłby w stanie to sam, bez współpracy z innymi, odkryć wszystkie te lokacje, wszystkich łowców, wszystkich tajemnic. W tej grze jest tego naprawdę, naprawdę cała masa. Kolejna lokacja. Mały bar. I kolejna lodówka pełna niespodzianek. Tutaj znajdujemy ostatnią parę, czyli szóstą. Zawijamy i teraz zaczyna się zabawa z posągami. Po pierwsze z nich musimy udać się w tą oto lokację. Dzięki temu, że mamy już zebrane te parę oczu, możemy odpalić wszystkie te posągi. Wchodzimy z nimi w interakcję, one się przekręcają, pokazują nam, wskazują w jakim kierunku, tam gdzie się patrzą, to jest kierunek, w którym znajdziemy kolejnego. Ja tutaj szybciutko postaram się to poprzewijać, natomiast nie chciałem kasować całkowicie tej trasy, po której się poruszałem, żebyście też mogli bez problemu tutaj sobie odblokować, sprawdzić, gdzie one są, jak to mniej więcej wygląda. I kolejny. Jeden z nich jest bardzo daleko w stosunku do poprzedniego. Trzeba kawałeczek mapy tak jakby przeskoczyć. I następny. I właśnie tutaj jest ten moment, gdzie musimy naprawdę spory kawałek jednak przebiec.
Oczywiście pokażę jeszcze tutaj właśnie na mapie, dokąd musieliśmy dobiec. Czyli cały tam obszar praktycznie misji musimy tutaj ominąć. Aktywacja kolejnego, piątego, został już tylko jeden. Po jego aktywacji pojawi się oczywiście łowca, którego należy pokonać, wygrać i zabrać zdobycz. I jesteśmy już przy ostatniej lokacji, przy ostatnim chińskim lwie. Aktywujemy i czekamy na agenta. Zbuntowanego oczywiście. Tu warto oczywiście wyczyścić sobie wcześniej okolice. Ja tego nie zrobiłem, więc troszeczkę mi tutaj przeszkadzali. Mimo wszystko się udało. To na jakim poziomie zrobicie tych łowców, nie ma tak naprawdę żadnego tutaj znaczenia. Zbieramy łup i możemy się już nim cieszyć w naszej kolekcji. Kolejna z masek to maska Neurotyk. Tutaj w tym przypadku ważny jest czas. Zaczynamy w tej oto miejscówce w Nowym Jorku. Tutaj musimy kawałek przebiec, dostać się do środka. Tutaj na ścianie znajdziemy panel, z którym możemy tutaj przeprowadzić interakcję, ale co ważne, ten panel możemy użyć tylko pomiędzy 5.30 a 7.00, czyli o świcie. Jeżeli przybyliśmy o nieodpowiedniej godzinie, no cóż, albo musimy przeczekać po prostu do tej godziny, albo ewentualnie zająć się jakimiś innymi rzeczami i przyjść tu o odpowiednim czasie. Lepiej przyjść troszeczkę wcześniej, w razie jakichś kłopotów po drodze, żeby nam ten czas nie uciekł. Następną próbę będziemy mieli dopiero następnego dnia, oczywiście czasu gry. Jak już użyliśmy tego panela, idziemy tutaj do Kościoła Świętej Trójcy, czyli do kryjówki. I tutaj w kryjówce będzie kolejny panel, z którym będziemy mogli wejść w interakcję, przy czym ten panel należy uaktywnić pomiędzy godziną 7 a 18. Jeżeli oczywiście jest nieodpowiedni czas, przeczekujemy lub zajmujemy się jakąś inną aktywnością, tak żeby po prostu ten czas gdzieś tam zleciał, wracamy i używamy. Po użyciu tych obu paneli do kolejnej miejscówki też należy się wybrać o odpowiednim czasie, czyli nocą po godzinie 21. Tam jest taki kościół, do którego należy się udać, właściwie w okolice, którego należy się udać, do samego kościoła się nie dostaniemy. Na jego wieży będzie się znajdowała żółta skrzynka do zestrzelenia. Trasa jest bardzo prosta, tutaj szybciutko okrążamy.
Jeżeli po drodze napotkamy jakieś trudności, to oczywiście ubijamy. No, tu na innych rodzajów trudności prócz wrogów nie ma, więc jakakolwiek się pojawi, to ubijamy. Biegniemy dalej. Jeżeli oczywiście nie jest to noc, no to wiadomo, czekamy lub zajmujemy się właśnie jakimiś innymi aktywnościami, aby tylko nie zapomnieć, że po 21 powinniśmy się tutaj zjawić. Między 21 a 5 rano. Jeżeli zrobimy to w innym czasie, no niestety zadanie nam się, znaczy zrobimy, zjawimy. Jak zjawimy się w innym czasie, to przeczekamy. Natomiast jeżeli tutaj zestrzelimy tą skrzynkę w nieodpowiednim czasie, to niestety będziemy musieli się wylogować i zaczynać zadanie od nowa. Tutaj właśnie jest ta skrzynka. Na chwilę obecną dotarłem tutaj w dzień, więc zająłem się czymś innym. Powróciłem już późną nocą. Po zestrzeleniu skrzynki uruchomi się dzwon, po czym pojawi się łowca. Ubijamy i możemy pędzić po nasz łup. Łup, którym oczywiście jest kolejna maska neurotyka. Zawijamy i cieszymy się kolejną zdobyczą w kolekcji. Jeżeli film się komuś do czegoś przydał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście w stanie, wspomóżcie kanał. Tyle z mojej strony, do usłyszenia, trzymajcie się, hej!